Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w tym odcinku znowu kolejny haul zakupowy, tak jak widzicie pewnie po tytule. I co na początku odcinku chciałbym powiedzieć, że jeżeli Wam się spodoba ten film, to oczywiście zostawcie łapeczki w górę oraz subskrypcję, kto jest nowym widzem na tym kanale, to może zostawić oczywiście subskrypcję. Już się odzwyczaiłem trochę od tego mówienia, bo miesiąc znowu nie nagrywałem filmów, za co bardzo Was przepraszam, ale już się odzwyczaiłem od tego mówienia do kamery i w ogóle o tych subach i o łapkach. Także też przepraszam, jeżeli coś tam pokręciłem. No ale nie na ten temat film. Dzisiaj haul zakupowy, pokażę Wam kilka nowych rzeczy, które sobie kupiłem, a dokładnie ubrań. Jeszcze ma do mnie przyjechać kurier z jedną paczką. Także jeżeli przyjedzie na czas podczas nagrywania filmu, to Wam oczywiście jedną paczkę pokażę, a jeżeli nie, to po prostu Wam wkleję gdzieś tutaj zdjęcie, co sobie kupiłem i za jaką cenę. Także co, przechodzimy do filmu. Dobra, więc pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłem, jest oczywiście dresik. Komplet dresu z Nike'a. Bardzo zarąbisty, na Zalando sobie kupiłem. Tak, najpierw Wam pokażę spodnie. O, takie. Tutaj oczywiście Nike, znaczek. Po bokach w ogóle ma też mają zarąbiste też na bluzie i na spodniach też właśnie takie właśnie jakby znaczki też z napisem Nike. Kolor taki granatowy, nie wiem, niebieski. Z tyłu nic nie ma. Są dwie kieszenie oczywiście z przodu. Także i są oczywiście jeszcze, żeby sobie zawiązywać. Także są zarąbiste te spodnie naprawdę. A zaraz Wam jeszcze teraz pokażę bluzę. Bluza z kapturem oczywiście. Taka sama. Już Wam tutaj pokazuję. Trochę kaptur. O. Też napis Nike. Z boków też tak samo. Nike napis. Tu kurde Wam pokażę. O. I oczywiście w bluzie są też też jest kieszeń. Taka na brzuchu. Bluza jest bardzo fajna, bo jest naprawdę taka z bawełny zrobiona. Tak samo jak i spodnie. O, tutaj taki bardzo przyjemny materiał w ogóle. I koszt tego kompletu spodnie i bluza 429 zł. Także no, drogo, drogo. No ale co zrobić, jeżeli ktoś chce. Tak samo jak ja chciałem, to sobie po prostu kupiłem. Najpierw w ogóle była historia, że sobie kupiłem M-kę. No i dobra, kurier przywiózł. Wszystko spoko, spodnie ok, leżą wspaniale, nie? Jako M-ka, nie? Rozmiar M. No ale założyłem bluzę. No i bluza niestety nie leżała już tak dobrze jak spodnie przy rozmiarze M. No i niestety musiałem dres odesłać i zamówić jeszcze raz nowy. Tylko że teraz już mam L-kę, więc stwierdziłem, że no jednak muszę zamawiać bluzy i wszystko L-ki, bo naprawdę już mnóstwo razy zamawiałem M i po prostu no nie pasowało, także no cóż zrobić. Ale naprawdę dresik, jeżeli chcecie usłyszeć moją opinię, jak najbardziej polecam. Jest z zarąbistego materiału, bardziej jest w sumie sprawdza się na zimę niż na lato, bo w lato jak wyszedłem w nim na dwór wieczorem i wydawało mi się, że jest zimno i w ogóle, a tak naprawdę było dosyć ciepło, to prawie się spaliłem w tym dresie, także bardziej na zimę i na takie dni, jakie są teraz, że deszcz pada czy coś, to jak najbardziej polecam, ale na lato no nie, bo jest bawełna, więc po prostu za bardzo Was ten dres nagrzeje. A przechodzę już teraz do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, którą mamy, są to skarpetki, tak dokładnie skarpetki i też bardziej takie na zimę, ale z firmy Nike, takie szare. Kupiłem sobie sześciopak bodajże, tak, sześciopak tych skarpet na Zalando. Kosztowały one 99 zł, także myślę, że cena adekwatna do takiego sześciopaka, bo wiedziałem, że niektóre są po bodajże chyba 3 paki albo 2 paki i kosztują 70 zł albo 80, więc no troszkę przesada, no ale wiadomo, no każda marka ma swoją cenę jakąś tam i no to trzeba zrozumieć, że niektóre są drogie, a niektóre tańsze. Tak, akurat kosztowały 99 zł, tak jak mówię. Nie będę Wam pokazywał wszystkich, to akurat tylko jedną parę.
Więc no, ale naprawdę są też mega ciepłe. Do dresów się mega super komponują, że tak powiem. Więc no naprawdę zarąbiście, nie? Także tu macie drugą skarpetkę. Naprawdę są mega zarąbiste. Trzecią rzeczą, którą mam również, to są też skarpetki. I też oczywiście z Nike. Tylko że te już kupiłem w Sejzerze. Nie. W Snipesie. O, w Snipesie kupiłem. I mają kolor biały, czyli taki. Ale też są naprawdę bardzo fajne. Te już nie są co prawda takie na zimę jak tamte szare, bo tamte szare są zrobione właśnie z takiej bawełny jak mój dres. A te są właśnie zrobione bardziej z takiego materiału, coś na lato. I w ogóle kupiłem je, bo jakby byłem na wakacjach u babci i spotkałem się z moim kolegą, który również ma takie same. I stwierdziłem, że zrobimy sobie taki, wiecie, takie trochę upodobnienie i kurde, po prostu inno, po prostu kupię sobie takie same skarpety jak on ma. Tym bardziej, że on też ma buty Jordana, prawie takie same, znaczy no nie takie same, trochę inne niż ja mam, ale no jeżeli chodzi o kolorystykę, to prawie takie same i kurde, mega się te skarpety właśnie białe Nike jakby wtapiały w te Jordany, tak powiem, wtapiały, o. Więc no na razie kuriera jeszcze nie ma. Ja już wam wszystko pokazałem. Najwięcej było w sumie skarpet. Ale jeszcze oczywiście jedną rzecz mam do pokazania wam. Ale tak jak mówię, jeżeli kurier nie przyjedzie, to wam po prostu wstawię tutaj zdjęcie tej rzeczy. A jeżeli kurier przyjedzie, to za chwilę się widzimy i pokazuję wam tą rzecz. Dobra, słuchajcie, kurier do mnie przyjechał. Mam paczuszkę od Zalando oczywiście. Tutaj możecie sobie zobaczyć Zalando. I teraz już ją odpakuję. I zobaczycie, co tutaj kurde mam. Także odpakowujemy sobie. Kurde, unboxing, kurde, normalnie. Wow, ale zarąbisty kolor. Kolorek taki jak chciałem oczywiście. Koszuleczka. Zaraz zobaczycie. Taka marka. Także już wam pokazuję tutaj wszystko. No, szczerze powiem, że jestem... O kurde, ale zapakowana. Powiem, że jestem mega zadowolony. Dobra. Boss, proszę bardzo. Kolor beżowy. Zarąbiście. Meteczkę wam pokażę oczywiście. Boss tutaj. Zarąbista. W dotyku mega fajna. Także materiał bardzo fajny. Tych koszulek już widzę, że jest. Z tyłu nic nie ma, z przodu tylko napis. Pachnie nowością, jak to zawsze. Także jestem mega zadowolony. Rozmiar L oczywiście, także no, będzie raczej dobra. 179 zł kosztowała. A ja co? Żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Na razie, cześć.